Witam Państwa, nazywam się Rafał Tegafron-Skibicz, witam w gorących pytaniach. Dzisiejszym gorące pytanie dotyczy Gibraltaru, katastrofy w Gibraltarze, generała Sikorskiego, wszystkiego co się wiąże z tą tajemnicą ciągle jeszcze. Ekspertami w temacie jest pan dr Mikołaj Milowski, Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za przybycie. I Piotr Mańkowski, publicysta zajmujący się od lat całych tematem Gibraltaru i katastrofy gibraltarskiej. Mija 80 zaraz lat od śmierci generała Sikorskiego, która jest ciągle tajemnicą dla wielu osób. Zacznijmy od materiału z tamtego czasu, nagranego parę dosłownie godzin po katastrofie. Poproszę ten materiał. W imieniu wszystkich żołnierzy Rzeczypospolitej, w kraju i na obczyźnie, którzy na lądzie, na morzach i w przestworzach powietrznych walkę dalszą toczą, żegnam cię, generale i towarzyszu broń. Nad trumną twoją chcę złożyć zapewnienie, że nasze szeregi zbrojne będę prowadził ku celowi, który ci jedynie przyświecał, a którym jest wielkość i szczęście Polski. Zanim i ty powrócisz do ojczyzny, śpij spokojnie wśród swoich skrzydlatych żołnierzy, najlepszych synów Polski, którzy na równi z tobą życie dla niej oddali. To jest przemówienie z pogrzebu generała Sikorskiego i no, widać duże poruszenie w głosie, bo się wiele zmieniło w polityce de facto polskiej, bo śmierć generała zmieniła moc nawet politykę rządu migracyjnego. Sama katastrofa nie budzi zastrzeżeń pod względem takim, że miała miejsce, tak, że samolot spadł do wody, zginął w niej generał Sikorski ze swoimi ludźmi, ale wszystko, co później się wiąże z tą katastrofą, to jest jedna wielka tajemnica rozwikływana przez historyków od blisko 80 lat. Co największe zastrzeżenia budzi, jeśli chodzi o ten wypadek, panie doktorze? No na początku oczywiście już u zarania, już jakby po wypadku, po śmierci generała Sikorskiego, od razu były głosy o zamachu. I to trzeba powiedzieć, że te głosy o zamachu były od razu. Różne siły polityczne oczywiście chciały to rozegrać. Niemcy od razu uruchomili propagandę. Goebbels od razu mówił, że jest to spisek bolszewicko-brytyjski, żeby zabić Sikorskiego. I Niemcy próbowali tym grać i wbić klin między siły alianckie. No ale również pytania zadawali Polacy i Brytyjczycy oczywiście. No oni musieli to jakoś wyjaśnić. Było szybkie śledztwo, bardzo szybkie. Może za szybkie, które wciąż rodziło pytania. No więc podstawowa była kwestia, czy wypadek, czy zamach. No to od razu. Brytyjczycy oczywiście to próbowali jak najszybciej ukrócić, no ale ten wątek się cały czas powtarzał. I on w zasadzie istnieje do dziś. Wydawałoby się, że od roku 2008, tak, czy od tej ostatniej ekshumacji, bo też powiedzmy, to nie była pierwsza, od ostatniej ekshumacji, kiedy wykluczono wiele rzeczy, ale przede wszystkim potwierdzono niezbicie, że obrażenia generała Sikorskiego były to obrażenia typowe dla katastrofy lotniczej. Wydawałoby się, że to jakby zamyka sprawę, no ale okazuje się, że nie do końca, dlatego że te obrażenia typowe dla katastrofy lotniczej można wciąż uzyskać, mówiąc tak brzydko, też inny sposób. No i są też tacy publicyści, którzy nie rezygnują mimo tych rozstrzygnięć ekshumacyjnych z tezy o zamachu. Rozumiem, ale zanim przejdziemy do kwestii medycznych i technicznych, jaki powód miałby być tego zamachu? Bo rozumiem, że jeżeli jest zamach, to musi być jakiś powód, dla którego się go przeprowadza, panie Piotrze. Powiedzmy sobie o historii, o sytuacji historycznej, jaka wówczas miała miejsce. No tak, to jest istotne. Tak, wszystko w zasadzie zaczęło się w 1941 roku od podpisania układu Sikorski-Majski. I to był układ, który de facto wyrażał pewną wolę współpracy ze Stalinem. Sikorski poleciał do Moskwy. Spotkał się osobiście ze Stalinem i z Mołotowem. Przypiszmy sam ten układ, bo on jest bardzo ciekawy, bo tak. Polska, która straciła masę oficerów na terenach rosyjskich,
jednak zaczyna współpracować z reżimem, który tak. dążył do nastąpiło do to świeżo po tym, jak Niemcy Polski. Zaatakowali Związek Radziecki, i wtedy Sikorski, widząc taką nadzieję, że uda się uratować, i rzeczywiście to nastąpiło, wiele ludzkich żyć oficerów i żołnierzy, którzy zostali Polaków generalnie tak pochwyceni i osadzeni gdzieś w obozach na terenie Związku Radzieckiego, no, widział w tym możliwość do współpracy, i rzeczywiście to nastąpiło, został podpisany taki akt, i Sikorski znalazł się o tyle w trudnym położeniu, że z jednej strony był chwalony przez część Polaków, przez część żołnierzy za to właśnie, że udało się uratować tylu ludzi, ale z drugiej tak, że nie wolno współpracować z Sowietami, no po tym zwłaszcza co zrobili. I przesilenie nastąpiło w kwietniu 43 roku, wtedy odkryto groby katyńskie, Niemcy to zaczęli bardzo nagłaśniać, i Sikorski wtedy taką śmiałą decyzję podjął, że zdecydował się na współpracę z Czerwonym Krzyżem, żeby wpuścić tam Czerwony Krzyż, żeby Czerwony Krzyż mógł potwierdzić ogrom jakby tej zbrodni, która tam nastąpiła. I wtedy Stalin zerwał wszelkie... Tak, no nie wynikało z tego, prawie oczywisty sposób, że tego nie zrobili Niemcy, ale że zrobili Sowieci. I Stalin zerwał współpracę z Polską, zerwał wszelkie kontakty, oskarżając ich o współpracę z Hitlerem. Na ekranie widzą państwo film z Katyni nakręcony przez Niemców w trakcie, kiedy, znaczy po chwilę po tym, jak odkryli właśnie groby katyńskie. Panie doktorze, jaki interes mieliby i kto miałby interes w tym, że pozbyć się Sikorskiego w tym momencie? Zanim odpowiem, to jeszcze tylko małe uzupełnienie tego, co tutaj pan Piotr powiedział. Kontrowersją układu Sikorski-Majewski była też kwestia ziem wschodnich. Dlatego, że Sikorski w imię właśnie wyciągnięcia z łagrów polskich obywateli, i to, żeby oni mieli polskie obywatelstwa, a nie zmuszano ich, żeby mieli radzieckie, bo przecież to wtedy to była kwestia, on godzi się na jakby nie przymuszenie Stalina do jakby rozstrzygnięcia kwestii ziem wschodnich, jako to są ziemie polskie, prawda? On jakby to zostawił, i on był przez to bardzo mocno krytykowany przez znaczną część emigracji. To też miało oczywiście znaczenie później. I teraz tak, komu zależało, tak, bo oczywiście zależałoby, tak, no bo to jest też właśnie kwestia Katynia. Różnym osobom i różnym grupom różnie, na przykład jest hipoteza, że za zamachem stali Sowieci, dlatego że uważali, że paradoksalnie wymiana Sikorskiego na kogoś ostrzejszego, twardszego, w ich interesie teraz jest bardziej pożądana, ponieważ oni już nie potrzebują się dogadywać w żaden sposób ugodowo z Polską, tylko tworzą grupę polskich komunistów, którzy mają w założeniu rządzić Polską, i teraz rząd ugodowy albo taki, który by jednak dążył do porozumienia się z Sowietami, by przeszkadzał. No i teraz zobaczmy, jak to się potoczyło. Mówię, oczywiście to jest hipoteza. Oczywiście. Ginie generał Sikorski, premierem zostaje Mikołajczyk. Poza tym naczelnym wozem Kazimierz Sosnkowski, już jest inna układanka, a kolejny gabinet już w ogóle, bo już gabinet Arciszewskiego jest bardzo ostry. No i oczywiście mamy PKWN, prawda, instalują się komuniści, czyli ten scenariusz jakby pożądany dla Stalina się zrealizował. Okay. Druga wersja to jest wersja brytyjska. Czyli Brytyjczycy widzą, że Sikorski jest coraz bardziej niezależny, prowadzi własną politykę, nie jest już tak uzależniony politycznie od Brytyjczyków i przeszkadza aliantom w utwierdzaniu, pogłębianiu sojuszu ze Związkiem Radzieckim. No i trzecia wersja, chyba taka najmniej... I musi zginąć w związku z tym, żeby nie przeszkadzać, tak? Tak, no i trzecia wersja, chyba najmniej przyjemna, to jest opcja polska. Jak wiadomo, Sikorski miał wielu wrogów, zatem on sam, powiedzmy sobie szczerze, prowadził dość taką kontrowersyjną politykę, radykalną, głównie względem Piłsudczyków, i taką rozliczeniową, jeżeli chodzi o to, co było przed wrześniem 39 roku, ale i o wrzesień 39, powstała komisja rozliczeniowa, słynna historia z Wyspą Węży, gdzie byli internowani żołnierze sanacyjni, czy związani z Piłsudczykami. No więc krótko mówiąc, było bardzo dużo osób, którzy z grona Piłsudczyków mogło chcieć
zrewanżować się, zemścić się na Sikorskim. No a druga rzecz, ci oficerowie, którzy poczuli się oszukani, zdradzeni właśnie wynikami porozumień z ambasadorem Mańskim, czy szeroko ze Stalinem, gdzie jakby twierdzili, że Sikorski ręką oddaje wschodnie terytoria Polski. Więc te grupy mogły też chcieć zlikwidować Sikorskiego. Jest hipoteza jeszcze mieszana, to już moje ostatnie słowo, czyli jakby połączenie tych interesów. Paradoksalne, które się złożyły na to, że to się mogło wydarzyć. No, aczkolwiek dowodów nie ma. Jasne. Panie Piotrze, kto miał możliwość zrobienia ewentualnie zamachu? Rosjanie, Anglicy, Polacy? Polacy chyba najmniej mieli możliwości przeprowadzenia takiego zamachu, więc można by ich wykluczyć. Technicznie. Technicznie, tak. No, no, no. Tak jak rozmawialiśmy z panem doktorem przed wejściem na antenę, w zasadzie można z wielkim prawdopodobieństwem wykluczyć Niemców jedynie, natomiast wszystkie to pozostałe... To może głos panu Baliszewskiemu, który dokładnie to samo twierdzi, a jest osobą znaną w temacie, dobrze? Niemcy zapraszają Sikorskiego do Katynia. Niemcom Sikorski, który rozsadza tę rodzinę ich wrogów, prawda, który tutaj stawia pytania, żądania, jest bardzo na rękę. Sikorski jednocześnie nie może nie pytać, co Polacy zrobili. Polacy nie zrobili nic złego. Polacy tylko pytają, co się stało z polskimi oficerami. Jak to możliwe, żeby nagle znaleziono masowy grób? Nam brakuje około 20 tysięcy polskich oficerów i nagle znaleziono jest grób. Co mają zrobić Polacy? Churchill mówi cynicznie. Życia pan im nie wróci. Jaki jest sens prowadzenia tej polityki? Najmniej powodów prawdopodobnie mieli chyba Niemcy do tego, żeby mordować Sikorskiego. Stalin prawdopodobnie się ucieszył z tego prezentu. Czyli w trójkę uznają panowie, mówią jeszcze pan Baliszewskim, że Niemcy na pewno nie. Więc kto miał możliwość, mógł zrobić to, co miało miejsce w Gibraltarze, jeżeli miało miejsce. Cofnijmy się na moment do 42 bardzo roku, proszę. Bo wówczas miały miejsce dwa zamachy na Sikorskiego, no o czym się oficjalnie mówi, to nie jest już żadna tajemnica, są szczegóły opisujące te dwa wydarzenia. Oba te zamachy miały miejsce podczas lotów Sikorskiego przez ocean do prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. I oba były bardzo dziwne, a mianowicie w jednym przypadku miało to miejsce na lotnisku Dorval w Kanadzie, gdzie tam międzylądowanie było w drodze do Waszyngtonu. Tam po prostu zepsuł się silnik, przestało działać śmigło, ale zepsuło się troszkę pechowo dla zamachowców zbyt wcześnie, a mianowicie tam w pewnym momencie, tam Brytyjczycy operowali na terenie tego lotniska i w ostatniej chwili, tak jak relacjonował to świętej pamięci Tadeusz Kisielewski, tam ktoś wszedł jeszcze na jakąś dodatkową inspekcję, czym przetrzymał o kilkadziesiąt czy tam kilkanaście minut samolot jeszcze na pasie startowym. I jak zaczął ten samolot startować, to akurat w tym momencie zepsuło się śmigło i on już wystartował, ale zepsuło się, czy zostało zepsute? No, przestało działać. No, ale to się zdarza, tak? No, późniejsza inspekcja wskazała, że tam jednak jakieś mechaniczne zmiany nastąpiły i samolot wystartował, ale dzięki umiejętnościom pilota zdołał jeszcze zawrócić i twardo lądować po prostu gdzieś tam na jakimś klepisku. I w drugi przypadek, jeszcze dziwniejszy, to było... Zobaczę materiał na temat tych zmian technicznych, bo mamy to. Mamy to, mimo że pan próbował nas zaskoczyć tą informacją. Natomiast jeśli chodzi o same przyczyny katastrofy lotniczej, to są one w dalszym ciągu niewyjaśnione, gdyż z tego angielskiego śledztwa prowadzonego przez Court of Inquiry wynikało jedynie tyle, że samolot wpadł pikując jakby pod pewnym kątem do wody z dość dużą prędkością i jako przyczynę tego upadku podano tą wersję, którą podał pilot Prchal, czyli zablokowanie się sterów wysokości, z tym, że już późniejsze dokładne badania tego układu sterowniczego wymontowanego z tego samolotu w ogóle nie potwierdziły tego, że mogłoby... To jednak nie to, bo to jest mowa o Gibraltarze, już o finalnym udanym zamachu. Proszę kontrolować w takim razie tę kanadyjską historię, bo zaraz to ciekawe. Druga, no kanadyjskie to wspomnieliśmy. Okay. Druga jest jeszcze historia, jak lecieli nad oceanem i tam Bogdan Kleczyński, tak się człowiek nazywał, w pewnym momencie spod podłogi samolotu wyjął zapalającą świecę, która już była tak rozgrzana, że prawie cały samolot zaczynał płonąć. I późniejsze, też można sobie doczytać w internecie, późniejsze losy tego człowieka, on zmarł chyba dwa lata później w tajemniczych okolicznościach, każą wskazywać, że on był powiązany ze służbami brytyjskimi.
To był człowiek, który de facto uratował wtedy Sikorskiego, bo wyjął spod podłogi w liberatorze lecącym przez ocean zapalającą świecę. I te dwa przypadki, gdzie ani jako żywo Sowieci nie mieli dostępu jakby do tych miejsc, do tych sprzętów, które były jakby w użyciu, ani Niemcy tym bardziej, Amerykanie także nie, a jedynie Brytyjczycy, oto te dwa zamachy nieudane, cudem w sumie Sikorski w obu z nich wyszedł z życiem, każą wskazywać, że no być może była to po prostu próba, Gibraltar była próbą numer 3. Brytyjską. Okay. Jako żywo. No to ja o samym Gibraltarze porozmawiamy w drugiej części programu. To dobrze? Ja tylko teraz coś... W drugiej części, bo właśnie nam się czas skończył i musimy przerwać. Przepraszam państwa najmocniej. Będziemy kontynuować temat drugiej części. Zapraszam serdecznie.